Najczęściej gubimy telefony komórkowe, rowery, a turyści odwiedzający nasze miasto – aparaty fotograficzne. Zdarzają się też bardziej nietypowe znaleziska, jak chociażby kosiarka. Znalazcy dostarczają do ratuszowego biura rzeczy znalezionych przeróżne rzeczy. Najczęściej znalazcami są pracownicy poczty i policjanci. Oprócz telefonów komórkowych i rowerów do biura trafia też sporo kluczy do mieszkań, kluczyków samochodowych i portfeli. To przeważnie komenda policji przywozi. Są i uczciwi ludzie. Kobieta znalazła dużą kwotę, przyniosła. Te pieniądze są wpłacone, opisane są i wpłacone na konto depozytowe. No i nie dał, to w tamtym roku było, a w tym roku mężczyzna też sporą kwotę znalazł przy jednym z marketów, przyniósł i przekazał właśnie te pieniądze. Zostały wpłacone na konto depozytowe. Jedno z ostatnich znalezisk to aparat fotograficzny, który należy prawdopodobnie do znanej poznańskiej artystki. Pozostawiony na stacji paliwowej podczas tankowania. Właściciel został powiadomiony, ale no, nie zgłasza się, bo to samochód na poznańskich numerach. Doszedłem ktoś z właścicielem samochodu, bo nie wiem czy aparatu. Został właściciel samochodu użytkujący. Ten samochód został powiadomiony, że taka torebka z aparatem została znaleziona, no ale nikt się nie zgłasza po niego. Pracownik biura wspomina też inne nietypowe zguby. Różaniec w saszetce i prezerwatywa. No też właśnie dziwna rzecz, funkcjonariusze policji przynieśli pałkę policyjną tonfę, jako znalezioną i też jest na stanie. To taka dziwna rzecz. Tylko się okazało, że policja nie była właścicielem tej pałki. Zdarza się też, że mieszkańcy gubią części garderoby, plecaki, torby i walizki. Oczywiście zdarzają się także prawa jazdy i paszporty. Inspektor Bogusław Puchlik, Biuro Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach prowadzi od 6 lat. Wówczas pracował w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych. Od 2015 obowiązuje ustawa o rzeczach znalezionych. W tej chwili mam prawo odmowy przyjęcia, jeżeli wartość przedmiotu jest poniżej 100 zł. Były takie przypadki, nawet komenda policji przysyłała. Odsyłałem te przedmioty, ponieważ wartość poniżej 100 zł była. Od 2011 roku do rejestru trafiły łącznie 272 przedmioty. Aktualny wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz w BIP-ie Urzędu Miejskiego. Najbardziej satysfakcjonująca część pracy to moment, gdy zguba trafia do właściciela. A do takiego zdarzenia doszło tu prawie 90 razy. Między innymi 40 portfeli trafiło do właścicieli, 29 telefonów komórkowych, 1 laptop, 5 rowerów, wózek spacerowy, kosiarka spalinowa, 4 torebki damskie, 5 komplety kluczy, flaga i walizka. Bezpański przedmiot, jeśli zbyt długo zalega w magazynie, może w efekcie trafić do osoby, która go znalazła. Jeżeli właściciel przedmiotu jest znany i skutecznie go się zawiadomi o tej, że ta rzecz jest w biurze, to po roku można. A jeżeli nieznany jest właściciel danego przedmiotu, to wtedy 2 lata. I przepisy ustawy mówią, że znalazca staje się właścicielem tego przedmiotu. By odzyskać przedmiot, należy udowodnić, że się jest jego właścicielem. W przypadku telefonów komórkowych wystarczy, że podamy prawidłowy PIN. Najlepszym potwierdzeniem jest oczywiście dowód zakupu.